W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Kieruj, Panie, wszystkimi naszymi czynami przez swoje święte natchnienia i łaskawość pomagaj nam je wykonywać, tak aby każda nasza modlitwa i dzieło miały w Tobie i przez Ciebie początek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Najroztropniejsza Dziewico, módl się za nami. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Chciałbym nieco porozmawiać o przeszkodach w modlitwie, ponieważ tak wiele osób nie robi żadnych postępów w swoim życiu duchowym ze względu na brak systematyczności w modlitwie. Zauważyliśmy na przestrzeni ostatnich 3 lat, jako egzorcyści, ale też w naszej społeczności, w której prowadzimy statystyki, liczba osób, które się do nas zgłaszają, ile osób przechodzi przez nasz protokół, ile osób robi to, co powinno robić. Zaczął się przed nami wyłaniać bardzo charakterystyczny wzorzec, a mianowicie, że demony atakowały ludzi z powodu braku elementarnej dyscypliny w ich życiu duchowym, podstawowej dyscypliny duchowej. A co to konkretnie oznacza? A to oznacza, że zauważyliśmy w życiu tych ludzi brak jakiejkolwiek konsekwentnej praktyki codziennych wyrzeczeń. To właśnie to oznacza. Dosłownie większość ludzi, którzy nawet chodzą na codzienną mszę lub nawet odmawiają różaniec i tak dalej, że w ich życiu nie ma tej zdyscyplinowanej części, w której by konsekwentnie powtarzali samemu sobie nie. Dlatego każemy im odmawiać Anioła Pańskiego o 6, 12, 18, a oni, a może być o 7? Słuchaj, dokładnie dlatego każemy robić ci to o 6. Ze względu na brak u Ciebie jakiejkolwiek dyscypliny. A kiedy już się zdyscyplinują, to demony zostawiają ich w spokoju. Lub w większości przypadków po prostu od nich odchodzą. I to jest ważna kwestia, ponieważ mówi nam, że większość ludzi jest niezdyscyplinowana w swoim życiu modlitewnym. Nie robią tego konsekwentnie, więc zanim jeszcze w ogóle zagłębimy się co do ich modlitwy, to trzeba przyjrzeć się warunkom zewnętrznym. Jedną z największych przeszkód modlitwy jest to, że ludzie nie mają ustalonej pory każdego dnia, o której się modlą. Nie wstają specjalnie o 5 każdego ranka, żeby odmówić swoje modlitwy czy coś w tym rodzaju. Oni po prostu tego nie robią. Każdy oczywiście może sobie wybrać porę w zależności od tego, kiedy modlitwa będzie dla nich najbardziej korzystna lub będzie im najbardziej pasowało. I mogą to sobie dopasować, ale to musi być konsekwentne każdego dnia. Musi zostać ustalona pewna dyscyplina. A potem, oczywiście, co do warunków zewnętrznych modlitwy, trzeba jeszcze zrobić podsumowanie swojego duchowego życia. Oto 64 cnoty. Wiesz, wieszasz je sobie na ścianie i mówisz swojemu aniołowi stróżowi, zacznij wskazywać mi te, których nie mam. I musisz zacząć nad tym pracować. Jak wspomniałem, modlitwa do Matki Bożej Bolesnej, a także prośba do swojego anioła stróża, bardzo wiele ci o sobie samym powiedzą. A tak przy okazji, mało prawdopodobne, że powiedzą ci to, co już sam zauważyłeś. Zazwyczaj to jest coś ukrytego u podstaw wielu twoich problemów. I tego właśnie ludzie się dowiadują. Czasami nawet popadają przez to w depresję. Na co ja, tak, to wygląda naprawdę źle. Ale w rzeczywistości to jest dobre, ponieważ teraz już sami faktycznie widzą, nad czym tak naprawdę muszą popracować, a kiedy zaczną już to usuwać, to zauważą drastyczną zmianę w swoim własnym życiu duchowym. Więc ta zewnętrzna dyscyplina musi być tym codziennym reżimem. Nie można podchodzić do życia duchowego... To jest żmudne, jak trening fizyczny. Rozwijanie cnoty jest bardzo podobne do rzeźbienia mięśni na siłowni. Tego nie można robić, kiedy tylko popadnie. To musi być systematyczne, każdego dnia. Aby zbudować mięśnie, trzeba to robić we właściwy sposób. I dokładnie to samo tyczy się modlitwy, więc musi być ten zewnętrzny reżim. Druga tego część polega na tym, że trzeba zacząć eliminować wszystkie te rozpraszające nas rzeczy, o których wspomniałem. Nasze wady rozpraszają naszą uwagę. To są jedne z głównych elementów, więc musisz zacząć pracować nad tym, aby się ich pozbyć. Kolejna sprawa to, że trzeba sobie stworzyć miejsce, w którym będzie można regularnie się modlić. A kiedy ludzie osiągną już pewną wprawę, także nawyk modlitwy będzie tak systematyczny w ich życiu, że będą w stanie modlić się gdziekolwiek by nie byli. Ale większość ludzi tego nie potrafi, ponieważ ich uwaga jest za bardzo rozproszona. Naturą naszych zdolności intelektualnych jest zdobywanie wiedzy za pomocą naszych zmysłów, w wyniku czego nieco bardziej się na nich skupiamy. Dlatego dotarcie do punktu, w którym będziemy się w stanie skupić wyłącznie na Bogu, zajmuje nam trochę czasu, co nie oznacza, że powinniśmy przestać używać nasze zmysły. A jedynie to, że w łatwy sposób jesteśmy rozpraszani przez nasze otoczenie. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, a więc jeśli jesteś zamężną kobietą z 8 dzieci, a najmłodsze z nich ma rok, to twój mąż będzie musiał się nim zająć przez jakiś czas, abyś mogła iść się pomodlić i odwrotnie. I będziesz musiała to robić wtedy, kiedy dzieci jeszcze śpią. Tak, to oznacza, że nie wyśpisz się każdego dnia. A jeśli masz 8 dzieci, to i tak się nie wysypiasz.
Bo i tak, któryś z nich zawsze obudzi cię o 4 nad ranem. Ale chodzi o to, że musisz mieć w swoim życiu ustalony regularny czas na modlitwę i musisz być zdyscyplinowany. A dyscyplina polega na odmawianiu sobie. A czego sobie odmawiasz? Odmawiasz sobie komfortu robienia rzeczy, kiedy masz na to ochotę. A robisz to niezależnie od tego, czy ci się chce, niezależnie od sytuacji. Po prostu to robisz. Musi też być, w dodatku do tego wszystkiego, a mówimy o przeszkodach w modlitwie, jak już wspomniałem, modlitwa jest, wiecie, kiedy już zaczniecie eliminować swoje wady, a potem zaczniecie wspinać się na wyżyny modlitwy, ale też gdybyście rozpoczęli codzienną medytację, to zaczniecie zauważać, że wady po prostu same zanikają. Po prostu przestaniecie mieć problemy z gniewem, przestaniecie mieć problemy z, wiecie, z apetytem na czekoladki o 10 wieczorem, po prostu przestaniesz mieć te skłonności. Ponieważ modlitwa zaczyna podporządkowywać sobie twoje władze, ale pojawia się też łaska, która się z tym wiąże. To jest wskaźnikiem tego, że jednym z głównych źródeł łaski w naszym życiu jest modlitwa. Wiecie, ludzie pytają, ojcze, w jaki sposób mam zwiększyć twoje miłosierdzie? Cóż, nadprzyrodzone cnoty działają i skupmy się w tym kontekście na miłosierdziu, a potem porozmawiamy o tym, jak to się ma do cnoty religii. A jeśli mowa o miłosierdziu, to w kontekście cnót własnych, święty Tomasz mówi, że ponieważ nie pojawiają się z naszego powodu, to nic, co robimy, nie powoduje ich wzrostu. Mówi natomiast, że to, co musimy robić, to wykonywać akt danej cnoty, która następnie tworzy w nas tę skłonność do wzrostu w tej cnocie, a potem Bóg ją w nas wleje. Dlatego, gdy mówię ludziom, że jeśli chcesz zbudować swoje miłosierdzie, to po prostu zacznij od mówienia Bogu, że Go kochasz. W regularnych odstępach czasu w ciągu całego dnia. Ale ja tego nie czuję. Tak, wiem. Nie przejmuj się tym. Kiedyś jeden z chłopaków, któremu czasami udzielam duchowego kierownictwa, powiedział, więc udajesz, zanim to dostajesz. Coś w tym stylu. Ale tak naprawdę wykonujesz tylko tego akt, więc niczego nie poczujesz. I to nie ma znaczenia. Podobnie ma się sprawa ze spowiedzią. Mówimy przede wszystkim dlatego, że to obraża Ciebie, mój Boże. Ale ojcze, ja tego nie czuję. Tak, my wiemy. Więc dlaczego Kościół każe Ci mówić pewne rzeczy? To nie jest tak, że mówisz coś, co jest fałszem, ale dlatego to robisz, że wyrażasz swoje nadzieje i pragnienia. Innymi słowy, mówię Bogu, kocham Cię. Kocham Cię ponad wszystko, pomimo, że może tak nie być. Ale powodem, dla którego Mu to mówisz, jest Twoje pragnienie, aby zaczął w Ciebie wlewać tę miłość ponad wszystko. Wystawiasz się na to. I wtedy On zacznie to w Ciebie wlewać. I to dlatego ludzie, którzy zaczynają budować swoje miłosierdzie, gdy zaczynają nad tym pracować, to zauważają, że to się dzieje po fakcie. Dopiero po pewnym czasie, od kiedy robią te rzeczy, zauważają, że to nadchodzi. Cnota staje się skuteczniejsza i robią się coraz bardziej miłosierne. To samo tyczy się wiary i nadziei. Wiara i nadzieja musi być absolutna. Mów Bogu, ufam Ci. W regularnych odstępach czasu. Rozumiecie, w pełni Ci ufam. U większości ludzi jest punkt zwrotny. To wtedy nadzieja staje się tak kluczowa. W życiu duchowym każdej osoby jest punkt zwrotny. Wspomniałem już o tym, że w pewnym sensie przechodzisz od prostej modlitwy do mistycznej kontemplacji pomiędzy 4. a 5. poziomem modlitwy. To jest naprawdę kluczowy moment w życiu duchowym danej osoby. I w tym momencie ona naprawdę potrzebuje kierownika duchowego. Aż do tego momentu niektórzy potrzebują, a inni nie, ale to jest naprawdę kluczowy punkt, ponieważ wpływasz już teraz na nieznane wody i będziesz potrzebować przewodnika, ponieważ duchowo jesteś ślepy jak nietoperz. Co jest dość interesujące, ponieważ my sami znamy siebie bardziej w oparciu o nasze wady niż o nasze doskonałości. A skąd o tym wiemy? Bo kiedy ludzie dochodzą do momentu, w którym wypatroszyli już wszystkie wady ze swojego wewnętrznego życia duchowego, to mówią, ja już nawet nie wiem, kim jestem. Nie, nie wiesz. Ponieważ zawsze oceniałeś siebie na podstawie swoich wad. I to jest kluczowy okres czasu. A dlaczego jest kluczowy? Ponieważ podkreśla i staje się kluczowym momentem, w którym kontrola nad życiem duchowym danej osoby musi zostać zasiana w rękach samego Boga. Nie jesteśmy doskonali i nie możemy dać tego, czego nie mamy. Stephen Hawking stwierdził, że na początku było nic, a potem coś wyskoczyło z niczego. Mówił oczywiście o wielkim wybuchu, ja myślę sobie, czym jest to coś, o którym mówisz, które nie istnieje, a ma wyskoczyć? To jest pogwałceniem zasady racji dostatecznej.
A co to oznacza? W skrócie to, że nie możesz dać tego, czego nie masz. Zawsze chciałem podejść do jednego z nich i powiedzieć, daj mi milion dolarów. Nie mam miliona dolarów. A może to po prostu wyskoczy z twojej kieszeni. A nawet gdyby tak się stało, to i tak nie sądzę, żebym je dał. Tak czy inaczej. Więc chodzi o to, że nie jesteśmy doskonali i samemu nie możemy uczynić się doskonałymi. A to oznacza, że możemy jedynie dojść do pewnego etapu w naszym życiu duchowym. I jeśli wtedy dana osoba w takim momencie całkowicie nie zawierzy Bogu kontynuacji oczyszczania i dalszych etapów w swoim życiu duchowym, to zazwyczaj zatrzyma się, a następnie zacznie się cofać w swoim życiu modlitewnym. A jak to właściwie wygląda? W takim momencie dana osoba wyeliminowała już wszystkie swoje wady i wystarczająco rozwinęła cnoty, a jej wewnętrzne władze stały się już znacznie bardziej wrażliwe. To się nazywa przenikliwość. Wiecie, ludzie zauważyli, że jeśli dużo pościsz, to jedzenie smakuje lepiej. Więc coś podobnego dzieje się w duszy, gdy zdobywamy daną cnotę. To dusza staje się bardziej wrażliwa w tym konkretnym jej obszarze. A więc gdy Bóg będzie wysyłał danej osobie bodźce ku jakiejś łasce, to ze względu na prawość jej życia wewnętrznego w stosunku do przeróżnych spraw, będzie ona w stanie z łatwością rozpoznać, co pochodzi od szatana, a co nie, ponieważ on będzie nakłaniał ją do czegoś, co nie jest dobre. Natomiast jeśli to pochodzi od Boga, nastąpi to natychmiastowe rozpoznanie, że otrzymujemy łaskę i co trzeba zrobić. I bardzo często mają wtedy miejsce dwie rzeczy. Jest ten początkowy zachwyt wyższych władz po przyjęciu tej łaski, ale potem, bardzo często, gdy dana osoba nie jest doskonała, towarzyszy temu odraza jej niższych władz. Już nawet bez demonów nasze niższe władze nie lubią rzeczy, które są trudne i żmudne, co jest jednym ze skutków grzechu pierworodnego i nazywa się słabością. I to im się nie podoba, ponieważ to jest trudne i bolesne. Więc gdy pomyślimy o modlitwie, to czujemy, że wolelibyśmy raczej siedzieć i wegetować. To jest właśnie ten wstręt ze strony naszych niższych władz. I to jest normalne. To wskazuje nam, że nie jesteśmy jeszcze doskonali. A wraz ze swoim wzrostem w cnocie będziesz stawać się coraz bardziej wyczulony na potrzeby łaski. I to w tym właśnie momencie wierność łasce na tej drodze jest absolutnie kluczowa dla dalszych postępów w życiu duchowym każdej osoby. I to w tym właśnie momencie, jeśli dana osoba całkowicie nie zacznie polegać na łasce, to wówczas nie zrobi żadnych postępów w swoim życiu duchowym, ani też w swoim życiu modlitewnym. A zatem brak wierności łasce jest jedną z głównych przeszkód postępu w modlitwie, jest jedną z ważniejszych, ponieważ ludzie nie są jej wierni. Powinieneś sobie zrobić świętą godzinę. Powiedzmy, że masz wolną chwilkę, bo dzieci nie wrócą jeszcze do domu przez godzinę. To jest takie proste, a zamiast tego taka osoba siedzi i bezmyślnie przewija palcem internet na telefonie. To jest coś, co często widzimy nawet u siebie samych lub w nocy, kiedy jesteśmy zmęczeni. Kiedy otrzymujemy tę łaskę i powinniśmy się pomodlić, i natychmiast pojawia się ta odraza władz. A, jestem dzisiaj zbyt zmęczony. To samo tyczy się poszczenia. Kiedy mówię ludziom, że może powinni zacząć pościć, aż nie da się opisać, ile płaczu i zgrzytania zębów słyszę z ich strony, gdy to mówię. Ojcze, pościć? Podnoszą rękę w ten sposób. Ja nie dam rady. To nie jest aż tak złe. Ostatnio mój bliski przyjaciel poszedł do swojego lekarza i powiedział, chcę zrobić post chrystusowy, bez jedzenia przez 40 dni. Był na tyle ciężki, że mógł to zrobić. A lekarz powiedział, że może to zrobić, ale musi utrzymywać odpowiedni poziom elektrolitów. Dał mu to urządzenie do pomiaru i powiedział, żeby na to uważał. I on to zrobił. Nie jadł przez 41,5 dnia. Jest tym pewien wzorzec. Najgorzej przebrnąć tę początkową górkę, pierwsze dwa dni, a potem to już nie jest aż tak źle. Pewnie, że nadal niektóre dni będą trudniejsze niż inne, ale sęk w tym, że jest ta wstępna odraza, a to samo dotyczy modlitwy. Modlitwa jest żmudna, jest męcząca, jest trudna, ponieważ musimy wytężać naszą siłę woli, aby utrzymywać skupienie na czymś, co niekoniecznie chcemy robić. A nawet już samo dojście do tego, że zaczniemy to robić, bywa czasami bardzo trudne. A tak przy okazji, modlitwa nie jest nawykiem. To jest coś, co jest nieco źle zrozumiane.
W rzeczywistości modlitwa jest jednym z czterech aktów cnoty religii. Więc modlitwa tak naprawdę jest częścią cnoty religii, a kolejną jest poświęcenie. A większość ludzi nie składa również regularnej ofiary. Nie dają jałmużny, co jest kolejnym przykładem. I można tak wymieniać z tej listy. Są po prostu pewne rzeczy, których ludzie nie robią w odniesieniu do cnoty religii. Ale jeśli dojdziesz już do tego punktu, w którym będziesz miał tę konsekwentną cnotę religii w odniesieniu do modlitwy, i mówiliśmy już o nawyku modlitwy, ale technicznie rzecz biorąc, to nie jest nawyk. Nawyki są temu dodatkowe, w tym sensie, że jesteś już tak zdyscyplinowany, że masz swoje niższe władze podporządkowane. Pościłeś, pracowałeś nad swoimi wadami i cnotami, ale też nabrałeś nawyku bycia skupionym i codziennym odmawianiu modlitw o określonej porze. To są nawyki, które możemy w sobie wykształcić. A następnie jest cnota religii, w której oddaję Bogu to, co mu się należy, ponieważ cnota religii jest częścią cnoty sprawiedliwości. A my jesteśmy winni Bogu pewne rzeczy w ramach sprawiedliwości, więc cnota religii mówi, że innemu coś się należy, a w relacji do Boga to właśnie Jemu się należy. I tu właśnie pojawia się modlitwa. Dlatego święty Augustyn mówił, że jeśli się nie modlisz, to nie zostaniesz zbawiony, ponieważ nie spełniasz podstawowych aspektów sprawiedliwości, jeśli się nie modlisz przynajmniej 15 minut dziennie. I to jest jeden z powodów, dla których nasza Pani powiedziała, abyśmy codziennie odmawiali różaniec. Ponieważ to zajmuje około 15 minut, a w rezultacie czego spełnicie przynajmniej to konieczne minimum w imieniu sprawiedliwości. A to nawet nie obejmuje miłosierdzia. A tak szczerze mówiąc, jeśli naprawdę byś kochał Boga, i większość katolików powinna się wstydzić, jak słabo kochają Boga. Powinni się wstydzić. A czym jest wstyd? Obawą przed byciem postrzeganym jako gorszy. Mam na myśli, że jeśli na okrągło pozwalasz światu, aby cię wciągał i skupiasz się bardziej na swojej pracy niż na Bogu, nie sugeruję tutaj, abyś nie skupiał się na swojej pracy, ale jeśli koncentrujesz się na domu, tym i tamtym, na pieniądzach i tym wszystkim, to wtedy wszystko inne jest ważniejsze od Boga. A to jest problem. Bo to oznacza, że masz niewłaściwe priorytety, że twoimi priorytetami są sprawy lub rzeczy niższe od Boga. No i to, co powiedział Chrystus, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Więc jeśli po prostu będziesz szukać Boga, to On dopilnuje, że wszystko inne zostanie załatwione. Co nie oznacza, że możesz po prostu siedzieć, modlić się i zaniedbywać swoje obowiązki wobec rodziny. To po prostu oznacza, że On będzie przed tym wszystkim. A większość ludzi po prostu tego nie robi. A to oznacza, że musisz mieć tę doskonałą wierność łasce. Musisz chcieć podążać za Bożymi podszeptami. Sama nasza Pani powiedziała, może nie w aż tak wielu słowach, ale powiedziała, rób cokolwiek On ci powie. Czasami jednak Bóg nie rozmawia z ludźmi, ale daje im te łaski, intelekt i wolę. Podpowiada im i skłania ich do robienia pewnych rzeczy. A prawdę mówiąc, to kiedy ludzie do mnie przychodzą i mówią, Bóg do mnie nie mówi, to ja, właściwie to jest całkiem dobry znak, jeśli chodzi ci o mówienie na głos. A właściwie to kiedy ludzie mi mówią, widują Jezusa, to ja, okej, wiesz, że jestem egzorcystą? A tak przy okazji, to Bóg nie jest jedynym, który nadaje na tym kanale. I to jest jeden z powodów, gdy ludzie mówią, Bóg do mnie powiedział, to ja, o rany, znowu to samo. Więc potem ich pytam, słyszałeś Jego głos? Nie. A czy brałeś? Nie. Po prostu to czułem. Okej, to mogło pochodzić od Boga, ale wiesz, tak jak mówiłem, On nie jest jedynym, który nadaje na tym kanale. Demony mają dostęp do naszych emocji, uczuć i tak dalej, a także do naszej wyobraźni, mogą wkładać nam różne rzeczy do głowy, więc musi być ta absolutna wierność łasce, a to przychodzi wraz z osiąganiem przez nas coraz większej cnoty. A nasze władze coraz bardziej dostrajają się do Boga, więc jeśli jest coś sprzecznego z Bogiem, jak pokusy, to zaczniemy odczuwać wstręt w stosunku do nich. A nawet jeśli to jest coś, co w przeszłości dawało nam rozkosz, stajemy się też bardziej dostrojeni na potrzeby Boga, za którymi będziemy podążać, więc musi panować ta absolutna wierność łasce, jeśli kiedykolwiek mamy zamiar w pełni opanować modlitwę. Tak po prostu jest. Kolejna sprawa to, że czasami jedna z osób mówiła o tym, że jest rozproszona podczas modlitwy. Ojcze, ja naprawdę jestem rozproszony. Nadchodzi pewien moment w życiu duchowym człowieka. I zwykle Bóg nie różni się niczym od tresera psów. W tym sensie, że treser psów weźmie tę małą kosteczkę i robi tak, żeby pies się przeturlał. A jeśli to zrobi, dodaje mu ten smakołyk. A potem to powtarza i za każdym razem daje mu ten smakołyk.
A to, co on robi, to po prostu stara się wzmocnić u psa pewne zachowania, tak aby gdy mu każe, on nadal to robił, nawet bez tego psiego smakołyka. Tak właśnie działa Bóg w naszym życiu duchowym. Nagrody są tylko na początku. Twoja początkowa łatwość w modlitwie jest znakiem tego, że w swoim życiu modlitewnym znajdujesz się na poziomie tego psiego smakołyka. Bo Bóg musi dawać ci te smakołyki, aby cię do tego nakłonić. Podczas gdy kochamy Boga, to nie ma dla nas znaczenia, jak się czujemy. Dlatego powiedziałem, że jedną z pierwszych rzeczy, które Bóg robi, gdy zaczynamy robić postępy w naszym życiu duchowym, jest to, że odstawia od nas te duchowe ciasteczka, zabiera nam te nagrody. Dokładnie z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest test, czy kochasz nagrody, czy kochasz mnie. To jest jego pierwsze pytanie do ciebie. A po drugie, pyta, czy jesteś skłonny robić to dla mnie nawet, jeśli nic nie otrzymasz w zamian. A dlaczego to jest ważne? Cóż, sprowadza się to do tego, co niedawno powiedziałem na publicznej konferencji, ponieważ dopiero co dostałem pozwolenie, aby w ogóle o tym rozmawiać. Coś, co faktycznie się wydarzyło, i to widać w życiu duchowym każdej jednej osoby. Mam przypadek, w którym opętującym jest Belzebub, co jest kolejnym imieniem szatana. Na samym początku powiedział mi, że powodem, dla którego ta sprawa będzie się przeciągać, co faktycznie miało miejsce, ale powodem jest to, że Bóg chce, aby wyszedł na jaw fakt, że on jest szatanem. Na co ja, ta nieważne, i dalej go obijałem, ale w pewnym momencie objawił się podczas mszy. A po mszy powiedziałem, kazał ci, abyś mi coś powiedział, nieprawdaż? A to go aż tak rozzłościło, że nie mógł na mnie patrzeć. Więc powiedziałem, zamknij się. Nie wolno ci rozmawiać, zakazuję ci mówić w imię Jezusa Chrystusa, rozkazuję ci milczeć, dopóki nie powiem ci, że możesz mówić. Miałem po temu dwa powody. Po pierwsze, to musi nauczyć się, kto tutaj rządzi, bo tak naprawdę to o to w tym wszystkim chodzi. On musi wiedzieć, że ma być posłuszny Bożemu autorytetowi danemu biskupowi, a następnie mnie. On musi się tego nauczyć. I on o tym wie, ale musi się temu podporządkować. A drugim powodem tego jest fakt, że on jest szczególnie znany z tego, że gdybyś chciał z niego coś wyciągnąć, to on będzie to przeciągał i przeciągał i przeciągał, co jest zupełnie nieproduktywne. Więc obijałem go tak bezlitośnie przez 45 minut, ale też jeśli ogólnie chodzi o demony, to w stosunku do Boga one są mu absolutnie posłuszne. Na samym początku nie były mu posłuszne, ale później stały się mu całkowicie posłuszne. Kiedy on im mówi, żeby coś zrobiły, to one nawet nie dyskutują. Nie ma z ich strony żadnej irytacji czy złości. Po prostu to robią. Więc on nad tym panuje, a one chcą jak najszybciej to zrobić, bo wiedzą, że inaczej to będzie dla nich brutalne, bo sam Bóg im to rozkazał, więc chcą się podporządkować i jak najszybciej to wykonać. Więc fakt, że nie mógł mi tego powiedzieć, był dla niego bolesny, a po 45 minutach powiedziałem, miałeś mi coś do powiedzenia. Powiedział tak, okej, słucham. Kazał mi powiedzieć tobie, jaka jest moja natura. Ale co to oznacza? Każdy anioł został stworzony do określonych zadań, a te zadania definiują, kim i czym on jest. To jest jego tożsamość, jego natura. I on też miał oryginalnie przypisane zadanie, ale nie będę w to wchodził. Przejdę raczej do tego, co mi powiedział, że jest odwrotnością, bo kiedy demony dokonywały swojego wyboru, to wybierały odwrotność tego, co faktycznie robiły. Odwrotność swojego zadania. Więc powiedziałem, no dobra, słucham. Spojrzał na mnie z całą powagą i da się na kilka sposobów rozpoznać, kiedy kłamią. Są naprawdę kiepskimi kłamcami. Są jak 16-latka przyłapana na tym, że za późno wróciła wieczorem do domu. Wcale się nie spóźniłam. Ta, widzę po twoim zachowaniu. Okej, więc są naprawdę kiepskimi kłamcami, ale są też inne metody, których używamy. A ten facet wyglądał, jakby mówił prawdę. Patrzy na mnie i mówi, przekonują ludzi. I mówił to w bardzo formalny sposób. Mówi, przekonują ludzi, że nie mogą rozstać się z jakimś konkretnym dobrem. Zrobił po tym krótką pauzę i powiedział, tak właśnie wyeliminowałem Adama i Ewę. Tak przejąłem wasz rząd. Tak właśnie przejmuję wasz kościół. W ten właśnie sposób utrudniam życie duchowe każdej osobie. Powiedział, to leży u podstaw każdego grzechu i każdej wady. Na co ja, zgadza się. To jest kluczowe, ale co to oznacza? To znaczy, że jeśli nie jesteś święty, to istnieje w tobie psychologiczna z nim zgodność.
ponieważ nie poświęciłeś wszystkiego dla Boga. To właśnie to oznacza. Ale to również oznacza coś bardzo kluczowego, ponieważ ta kobieta potem, po tej sesji, powiedziała, że w tle było coś naprawdę ważnego. To przekonanie, że jest coś, z czym nie mogę się rozstać. A czasami to może być coś bardzo prostego. Jak na przykład zjadłeś już swoje pierwsze danie, albo swoją pierwszą dokładkę, a potem myślisz sobie, o kurczę, to pire z serem było naprawdę dobre. Więc co robisz? Myślisz sobie, muszę szybko wziąć więcej, zanim zrobi to John, bo nie starczy. Więc jesz więcej, pomimo że tego nie potrzebujesz. Więc coś tak prostego. To może być też coś tak prostego, jak niechęć do rozstania się ze współmałżonkiem. Ten właśnie sposób wyeliminował Adama. Ojcowie Kościoła powiedzieli, że jednym z grzechów Adama była jego niechęć do rozłąki z żoną. A w przypadku obojga, Ewy i Adama, była to niechęć do rezygnacji z tego szczególnego dobra, wiedzy dobra i zła. Ale w tle, jak powiedziała ta kobieta, to, czego on nie powiedział, a co było częścią tej psychologii, było to, że poświęcając się, mamy to poczucie, że jeśli poświęcamy coś dla innej osoby, to my nic z tego nie mamy, ponieważ ofiarność jest idealną odwrotnością szatana. Jeśli jego zadaniem jest przekonanie nas, że nie możemy zostać z czymś rozdzieleni, to w rezultacie tego popełniamy grzech lub robimy rzeczy, których nie powinniśmy robić, ponieważ trzymamy się tych rzeczy. Natomiast ofiara jest dokładnym tego przeciwieństwem, ponieważ pierwszym krokiem ofiary musi być ta gotowość rozstania się z tym, co poświęcam, aby to dać tej drugiej osobie. Niezależnie od tego, czy chodzi o Boga, czy kogoś z rodziny, więc musi być ta zgoda na rozstanie się z tym. A to, co on robi, jak powiedziała, bo ona widzi jego myśli, gdy demony osiągają poziom bólu, to psychologiczna bariera pomiędzy opętaną osobą a demonem się załamuje i taka osoba faktycznie widzi wtedy myśli demonów. Powiedziała, to, co widziałam, to jak przekonuje ludzi, że ofiarowując, nic nie dostają w zamian, że ofiarowując, tracą. I to właśnie sprawia, że ludzie nie chcą się poświęcać, bo stracą jakieś konkretne dobro. A to odgrywa też szczególną rolę w związku z krzywdą. Każdy pojedynczy grzech jest krzywdzący. Widzicie, ludzie myślą sobie, ja nikogo nie krzywdzę, jestem dobry. Cudzołożysz? Tak, więc krzywdzisz. A dlaczego? Ponieważ definicją krzywdy jest wybór mniejszego dobra ponad większe dobro. Uganiasz się za przyjemnością zamiast słusznością przestrzegania Bożego prawa, które jest większym dobrem. Więc za każdym razem, gdy popełniamy grzech, wybieramy mniejsze dobro. I dlatego mówią, że w każdym grzechu, zarówno w wyniku grzechu pierworodnego, w którym wszyscy tkwimy, ale też naszego własnego grzechu, za każdym razem, gdy popełniamy grzech, zwiększamy naszą wolę krzywdzenia, każdy jeden z nas. Więc jeśli nie jesteś bezgrzeszny, to będziesz krzywdzić. I dopóki nie osiągniesz doskonałości, to nadal masz w sobie tę wolę krzywdzenia. I to jest coś, nad czym musisz popracować. Wybierasz mniejsze dobra. Nie wybierasz Boga za każdym razem. Więc, to powiedziawszy, krzywda jest odwrotnością poświęcenia. Ponieważ to nie tak, że poświęcając coś, tracisz jakieś konkretne dobro, ale raczej odkładasz je na bok, aby osiągnąć większe dobro. Niezależnie, czy chodzi o rozwój w cnocie, to intuicyjnie to czujemy. Gdy jakiś człowiek wyrusza na wojnę i poświęca za nas swoje życie, to oznacza, że jego życie, które jest mniejszym dobrem, zostaje poświęcone i utracone i jest oddane w imię większego dobra, jakim są nasze życia, nasz dobrobyt, nasze dobro. I to jest to większe dobro, które osiągamy w każdej pojedynczej ofierze w relacji z Bogiem. Za każdym razem, gdy poświęcamy coś dla Boga, za każdym razem, gdy to robimy, tak, owszem, w tym procesie separujemy się od jakiegoś materialnego, stworzonego dobra. Rezygnujemy i oddzielamy się od czegoś, ale w wyniku tego zyskujemy większą cnotę religii, bo poświęcenie jest jej częścią, więc ją zwiększamy. Zwiększamy też nasz poziom łaski, wznosimy nasze miejsce w niebie, tak więc w rzeczywistości otrzymujemy większe dobro za każdym jednym razem, gdy się poświęcamy. Dlatego właśnie ofiarność jest doskonałą odwrotnością grzechu. Są przeciwieństwami. Więc co to wszystko ma wspólnego z przeszkodami w modlitwie? Większość ludzi nie jest nawet w stanie poświęcić czasu. Nie są skłonni poświęcić niezbędnych rzeczy spoza swojego życia modlitewnego, aby osiągnąć wyższy poziom w swoim życiu duchowym. Większość ludzi nie chce odłożyć na bok konkretnych dóbr w swoim życiu, aby to osiągnąć. Jeśli jesteś mierny duchowo,
A jako ksiądz prowadzący tę konferencję, mogę z całą pewnością powiedzieć, że nie ma na tej sali ani jednej osoby, która nie byłaby mierna duchowo. Skąd mam tę pewność? Po pierwsze, to jest prawdą co do 95% z was. A pozostałe 5%, którzy prawdopodobnie nie są mierni i rozwijają swoje życie duchowe, widzi, że nie osiągnęli jeszcze takiego poziomu miłosierdzia i miłości do Boga, jaki by naprawdę chcieli, i powie: tak, ojcze, masz rację. Więc pójdzie mi to na sucho. To jest podobne do tego, jak czasami mówię, że nikt z was nie jest święty, bo prawdziwy święty by powiedział: masz rację, ojcze, nie jestem święty. Więc pewne rzeczy można powiedzieć. Ale zmierzam do tego, że jedną z głównych przeszkód modlitwy jest brak chęci poświęcenia własnego czasu, poświęcenia swojej wygody i tego, co jest konieczne. Czasami samo klękanie jest problemem. Ludzie nawet nie chcą uklęknąć. Nie chcą się już nawet poświęcać w tak małych sprawach. Ale także jest coś, co jest ważne w tym sensie, że grzęźniemy, ponieważ nie ma w nas tej doskonałej wierności łasce. A kiedy mowa o tym, co nas rozprasza, to pochodzą one z dwóch źródeł, a właściwie z trzech: ze świata, ciała lub od diabła, podobnie jak pokusy. Więc albo to będzie świat, bo są sprawy, którymi będziemy chcieli się zająć, albo to będzie diabeł, który po prostu wciska nam do głowy te przeróżne rzeczy. A jest tego sporo. Mam na myśli, że demony mogą wciskać ci przeróżne myśli, jak na przykład: wiesz, że nie powinieneś się teraz modlić, powinieneś iść raczej zmienić pieluchę Johniemu. Lub coś w tym rodzaju. One bardzo często będą cię kusić rzeczami, które są uzasadnione. Takimi, które są uzasadnione z punktu widzenia twojego życia, a którymi powinieneś się zająć. Ale często też będą po prostu wrzucać do twojej wyobraźni przeróżne rzeczy, żeby sprawdzić, czy uda im się odwrócić twoją uwagę, bo to są ich podstawowe zasady. Widzicie, jeśli sprowadzić wszystko, co dzisiaj powiedziałem, można sprowadzić do jednego. A mianowicie do zasady miłosierdzia: kochaj Boga całym swoim sercem. Bóg musi być wszystkim. A wszystko musi być dla Boga. Wszystko. Podczas gdy demony są wszystkim poza Bogiem. Nawet jeśli wiązałoby się to z wplątaniem cię w najróżniejsze prace kościelne, robienie wszelkiego rodzaju rzeczy na poziomie duchowym, które normalnie rzecz biorąc byłyby dobre, dopóki nie skupiasz się na Bogu, to one są szczęśliwe, bo nam zazdroszczą. Zazdroszczą, że ty i ja pewnego dnia będziemy mogli go zobaczyć, a to będzie trwało całą wieczność. Zazdroszczą nam. Zazdroszczą nam życia, faktu, że możemy prowadzić normalną rozmowę, bez wzajemnej nienawiści, a nawet możemy kochać i troszczyć się wzajemnie o nasze dobre samopoczucie i tym podobne. One niczego z tego nie mogą doświadczyć, ale ostatecznie czego tak naprawdę nam zazdroszczą, to faktu, że zobaczymy Boga, że mamy tę możliwość, że będziemy mogli Go zobaczyć. Zwykle tego nie mówię, ale chciałbym podkreślić tę kwestię, aby dać wam pewne wyobrażenie. Jeśli widzieliście film Nefarious, to jest tam ta scena, w której demon doznaje pełnego uniesienia z aborcji. Historycznie rzecz biorąc, Kościół uznawał aborcję jako powód do ekskomuniki, ponieważ to było morderstwo niewinnej osoby, czym też jest. Powodem, dla którego Kościół uznawał to za aż tak ohydny czyn, ponieważ w oparciu o słowa papieża Aleksandra VII takie dziecko zostawało trwale pozbawione możliwości zobaczenia Boga. Dlatego to było aż tak ohydne. To jest tak kluczowe. I wiem, jakie jest na ten temat zdanie Międzynarodowej Komisji Teologicznej, ale ono się nie pokrywa z tym, co Kościół mówił w przeciągu swojej całej tradycji. Więc to powiedziawszy, to pokazuje nam, że demony chcą, abyśmy popełniali morderstwo właśnie po to, aby pozbawić kogoś innego widzenia Boga. Bo to właśnie Boga nie chcą, żebyśmy zobaczyli. A Bóg jest tym, czego wciąż pragną. Ale nie mogą Go zobaczyć. Nienawidzą Go. Ale Go chcą. To jedna z tego rodzaju rzeczy. Zawsze powtarzam, że to jest analogiczne do faceta, który nie może mieć tej pięknej dziewczyny, ponieważ ona nie chce mieć z nim nic wspólnego, więc on jej nienawidzi, bo ona go nie lubi, ale nadal jej pragnie. To właśnie tego rodzaju nonsens. Więc dokąd z tym zmierzam? To oznacza, że musi istnieć ta doskonała wierność łasce, a w miarę jak osoba staje się bardziej przenikliwa, bardziej wyczulona na to, jak łaska działa w obrębie ich życia wewnętrznego, w czego rezultacie mogą czynić postępy w swoim życiu modlitewnym,
Taka osoba zacznie również zauważać tak zwane łaski sygnałowe. I wiele osób słyszało już określenie łaski sygnałowe, a istnieją ich różne rodzaje. Pierwszym rodzajem łaski sygnałowej jest to, co nazywamy obiektywną łaską, która pochodzi z zewnątrz, co wskazuje na to, że prawdopodobnie to, co się wydarzyło, jest wolą Bożą. Więc raz jeszcze, łaska obiektywna jest zewnętrzna względem nas. Czasami znajdzie się w parafii wyjątkowo pobożna osoba i wtedy niektóre osoby jej mówią: zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że może masz powołanie? Jest możliwe, że Bóg dał im łaskę, aby mu to powiedzieli, ale to, że ktoś jest pobożny, nie zawsze jest równoznaczne z tym, że ma powołanie. Ale może tak być. A czasami te zewnętrzne wydarzenia mogą być też wskaźnikiem tego, jak ma potoczyć się twoje życie. Więc chyba jakoś na początku XVII wieku, ale nie jestem pewien, była w Europie pewna wioska, która została zmieciona przez osunięcie ziemi. Zmiotło całą tę wioskę, poza jedną dziewczyną. I ogólnie wskaźnikiem będącym częścią tej łaski sygnałowej było to, jak się później okazało, że ta wioska była wyjątkowo zła, za wyjątkiem tej dziewczyny. Wiecie, kiedy słyszymy biskupów mówiących: a Bóg nie kara ludzi klęskami żywiołowymi. Naprawdę? Czy większość ludzi jest świadoma tego, że kiedy wkroczyli do Tajlandii, gdy mieli to tsunami, kiedy udali się w te obszary, to były obszary opanowane przez międzynarodowe kręgi pedofilii, kiedy wjechał tam Czerwony Krzyż, to znaleźli tam jedynie mężczyzn i chłopców. A gdzie były dziewczyny? A potem został zmieciony Nowy Orlean, miejsce o najwyższym wskaźniku wudu w tym kraju. I mógłbym tak wymieniać całą tego litanię, co nie oznacza, że za każdym razem, gdy jakaś klęska żywiołowa ma miejsce, to jest wskaźnikiem tego, jacy tam mieszkają ludzie. Ale ten pomysł, że Bóg nie robi takich rzeczy, jest po prostu nieprawdą. O, teraz jest Bóg Nowego Testamentu, ale On się nie zmienił. Jeżeli będziemy wyjątkowo źli, to On nas usunie. Aż przychodzi na myśl Kalifornia. Żartuję. Chodzi o to, że istnieją łaski sygnałowe, które nam zsyła Bóg, a one są zewnętrzne. Czasami, gdy dojeżdżasz do świateł, myślisz sobie: ach, dopiero co się zmieniło. To jest to, które pali się jakieś 5 minut. Cóż, okej. To jest wskaźnikiem tego, że Bóg chce, abyś popracował nad swoją cnotą cierpliwości, spojrzał na inne sytuacje w twoim życiu i dowiedział się, jakie łaski Bóg chce, abyś osiągnął w tych poszczególnych momentach. Więc to właśnie są łaski zewnętrzne. A potem są też łaski sygnałowe, które wskazują na inne rzeczy, jak na przykład powołanie. Więc łaską sygnałową powołania będzie fakt, że dana osoba na przykład chce zostać księdzem, że pragnie odprawiać msze, że pragnie spowiadać, namaszczać ludzi. To właśnie są wskazówki, że dana osoba ma te łaski. Ale są też łaski sygnałowe, które Bóg ci daje, abyś bardziej go do siebie przyciągał, bliżej. I faktem tego może być to, że po prostu daje niektórym ludziom wiele rzeczywistych łask, a nawet daje im tak zwaną łaskę zapobiegawczą, która ich przygotowuje na to, że kiedy im daje właściwą łaskę, to zareagują na nią w prawidłowy sposób. A to jest znakiem tego, że są też tacy ludzie, którzy otrzymują łaski sygnałowe, bo chce ich przyciągać bliżej do siebie. A kolejną łaską sygnałową, i to zabrzmi nieco dziwnie, ale kolejną łaską sygnałową, która może być oznaką tego, że Bóg stara się przyciągać cię bliżej do siebie, jest diabelski atak. Święty Paweł powiedział: zmierz się ze starożytnym wężem i zdobądź koronę chwały. Ale co to oznacza? To znaczy, że osoba, którą Bóg powołuje do walki duchowej na wysokim poziomie, co widać u niektórych opętanych, że kiedy już się rozkręcą, to widać łaski, jakie Bóg zsyła tym ludziom, aby mogli stać się jednymi z najświętszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkasz. A stałość, z jaką pozostają niezłomni, pomimo tych brutalnych ataków wewnętrznych i psychologicznych, fakt, że pozostają niezłomni, jest oznaką łaski sygnałowej, że Bóg wzywa ich bliżej siebie. Diabelska opresja jest w rzeczywistości wskaźnikiem tego. Nie sugeruję, abyś prosił Boga o diabelską opresję, ale sugeruję, że jeśli to zauważysz, to będzie oznaką tego, że On próbuje cię do siebie przybliżyć. Istnieją również łaski sygnałowe predestynacji. Co to oznacza? Polega to na tym, że ostatecznie to Bóg wybiera, kto trafi do nieba, co nie oznacza, że my nie musimy współpracować, bo i tak pójdziemy do nieba. Nie o to mi chodzi, ale raczej chodzi mi o to, że Bóg wybiera pewnych ludzi, których chce, żeby poszli do nieba.
A tak przy okazji, to święty Tomasz z Akwinu zadaje pytanie, a co jeśli ktoś taki nie chce iść do nieba i robi wszystko, czego nie powinien? Święty Tomasz odpowiada, Bóg wtedy go prześladuje. Na okrągło daje mu łaski i go nimi zamęcza. Aż potem w końcu ktoś taki mówi, okej, poddaje się i się zgadza. Ale ponownie, to jest wskaźnikiem tego, dlaczego nasza Pani powiedziała, że różaniec jest tak kluczowy. Ponieważ mówiono, że odmawianie różańca każdego dnia przez 15 minut jest oznaką bycia przeznaczonym do nieba. A dlaczego tak jest? To znak, że Bóg dał Ci łaskę, abyś wypełnił ten wymóg sprawiedliwości i relacji z Nim. Ale to również jest oznaką tego, że używa naszej Pani, aby przyciągnąć Cię bliżej do siebie. Kolejną łaską sygnałową, którą od czasu do czasu można zauważyć u ludzi, a która jest bardzo rzadka, ale widziałem ją i jak na ironię, nawet częściej w ostatnich latach, w czasach, w których ilość zła jest tak niewiarygodna, jeśli spojrzeć na wiadomości, a jest nią życzliwość. Są pewni ludzie, których wola jest tak skupiona na szczerym dobru, tak konsekwentnie i tak bezustannie za każdym razem, gdy ich widzisz, bez względu na to, co się dzieje. Oni po prostu chcą dobra w każdym pojedynczym przypadku. To ten typ ludzi, którzy nawet jeśli chodzi o małe rzeczy, powie, ja po prostu chcę zrobić dobrze. Więc jest ta stałość, a to jest łaska. A dlaczego to jest łaska? Bo gdy popełniamy grzech, to wiąże się z tym problemem krzywdy, jak już wcześniej wspomniałem. Więc widzieć kogoś, kto konsekwentnie pragnie prawdziwego dobra, w przeciwieństwie do mniejszego dobra, to jest coś, na co wspaniale jest patrzeć, a to jest znakiem predestynacji. A dlaczego? Ponieważ wszyscy w niebie to mają. Więc jeśli spojrzeć na to, czym jest niebo i czym wyróżniają się tam ludzie, to wznoszenie się w świetle wysokości modlitwy jest łaską sygnałową. Fakt, że Bóg dał Ci łaskę, abyś mógł osiągnąć coraz wyższy i wyższy poziom w świetle modlitwy, jest oznaką tego, że stara się Ciebie wciągnąć na wyższe poziomy w niebie i stara się przyciągnąć bliżej do siebie. A fakt, że każdego roku daje Ci łaskę do konsekwentnego pokonywania każdej wady w swoim życiu duchowym i że po prostu rozwijasz się dalej, jak powiedział święty Paweł, przechodząc z łaski do łaski, co samo w sobie jest łaską sygnałową, że On pragnie mieć Ciebie przy sobie na całą wieczność. A to napawa nas wielką nadzieją. Sam już fakt, że systematycznie daje Ci łaski, aby Go kochać, jest również łaską sygnałową. A to, czy poświęcasz wystarczająco uwagi łaskom sygnałowym, zależy od ich rodzaju. Mam na myśli, oczywiście, jeśli przechodzisz przez tory kolejowe, a twoja uwaga jest skupiona na łasce sygnałowej i dosłownie zaraz, gdy przeszedłeś tuż obok, przejechał pędzący pociąg, to pewnie jest łaska sygnałowa, że masz się wziąć w garść i bardziej skupić na swojej cnocie ostrożności, która polega na właściwym zwracaniu uwagi na swoje otoczenie. To na pewno jest łaska sygnałowa. A z drugiej strony, jeśli doszedłeś do przejścia kolejowego, na którym tkwisz 15 minut, zanim on przejedzie, to jest łaska sygnałowa, że on chce, abyś popracował nad swoją cierpliwością. Więc w tych przypadkach powinniście zwracać uwagę na łaski sygnałowe, ale jeśli chodzi o te związane z naszymi niedoskonałościami, to musimy zrozumieć, że większość ludzi, pomimo że otrzymuje łaski, wraz ze wspinaniem się na wyżyny modlitwy, Bóg daje tym ludziom coraz więcej i więcej łask, gdy stają się coraz doskonalsi, to otrzymują ich coraz więcej i więcej. A jedną z rzeczy, która ma miejsce, gdy to się dzieje, jest to, że taka osoba staje się coraz bardziej ślepa i ślepa wobec siebie samej. A jeśli chodzi o jej zbawienie, to ze swojej strony widzi, że jeśli to będzie pozostawione w jej rękach, to zostanie potępiona. Natomiast wie, że jeśli to będzie w rękach Boga, to ma szansę na zbawienie. Więc jedną z rzeczy, które zacznie robić, będzie to, że przestanie patrzeć na tego typu rzeczy, a zacznie koncentrować się nad tym, do czego Bóg powołuje ich poprzez te inne łaski. Pracuj nad tą wadą, pracuj nad tym konkretnym aspektem twojego życia duchowego. A jedno, z czego ludzie nie zdają sobie sprawy co do cnót moralnych, jest to, że nie wystarczy tylko je osiągnąć, masz to z głowy. To nie tak, że gdy już osiągniesz wstrzemięźliwość, to już nigdy więcej nie musisz się o nią martwić. Tak to nie działa. Najczęściej widywałem to, gdy byłem księdzem w parafii, gdy byłem proboszczem. Ludzie u spowiedzi mówili, ojcze, opanowałem czystość, gdy miałem 20 lat i od tamtego czasu żyłem w czystości, a mam obecnie 45 lat.
i nigdy nie upadłem. Żyłem w czystości wobec mojej żony, a teraz nagle miewam te wszystkie nieczyste myśli i kusi mnie na wszystkie strony. A są po temu dwa powody. Mówię im, pierwszym z nich jest to część łaski sygnałowej, która jest wskaźnikiem tego, że Bóg pracuje z taką osobą. Chodzi o to, że często, gdy ludzie otrzymują łaski, to ponieważ nie znają Boga i dlatego, że nie znają struktury życia duchowego i ponieważ nie wiedzą, jak działają łaski, nie wiedzą, jak działają cnoty, to myślą, że coś jest nie tak. A ja mówię, nie, wszystko w porządku. I pytam, czy upadłeś? Nie upadłem, ale byłem kuszony. Okej, to może oznaczać dwie rzeczy. Jak mówi święty Tomasz, w życiu trzeba bezustannie praktykować swoje cnoty moralne, bo jeśli tego nie będziesz robić, to one zaczną zanikać. Więc trzeba to robić, samo poszczenie nie wystarczy. Okej, pościłem, czy mam już to z głowy? Nie masz. I ludzie nas o to bezustannie pytają, bo oni by chcieli mieć to odznaczone na swojej liście życia duchowego, a zwłaszcza jeśli to mogłoby zostać potwierdzone przeze mnie, bo jestem egzorcystą. Okej, ojcze, zrobiłem to, a tak to nie działa. Powodem, dla którego chcemy, byś systematycznie się modlił, jest wyrobienie sobie niezbędnych cnót, ponieważ kiedy będziesz przechodził przez uroczystą sesję, jeśli jesteś opętany, to te sesje są tak brutalne dla ludzi, że jeśli nie masz cnót na pewnym poziomie, nie masz hartu ducha, konsekwentności, cnoty stałości, to po prostu zrezygnujesz, co około 60% z nich robi. Dlatego staramy się, aby to rozwinęli zawczasu, a to nie oznacza, że utraciłeś swoją cnotę, to po prostu oznacza, że musisz o nią dbać i dalej nad nią pracować. I mówię im, nie martw się o to, po prostu dalej się tego trzymaj i nad tym pracuj, a z biegiem czasu pokusy miną, co zwykle po niedługim czasie się dzieje. Ale jest też kolejny powód, który ma związek z tym, że cnota jest jedną z tych rzeczy, którą zawsze można zwiększać w duszy. Zawsze można mieć więcej którejkolwiek z tych cnót. Nie ma ograniczeń co do tego, jak dużo cnoty można posiadać. To nie jest jedna z tych rzeczy, że można powiedzieć, osiągnąłem już limit mojej cnoty eutrapeli. To po prostu tak nie działa. Zawsze możesz to ulepszać i rozwijać w każdej cnocie, a nie tylko w wierze, nadziei i miłosierdziu, co też jest prawdą wobec wszystkich cnót. Więc co często się dzieje, to że gdy dana osoba opanuje jakąś konkretną cnotę, to potem Bóg zsyła na nią demony. A powodem, dla którego jest zsyła, nie jest to, że zrobiła coś złego, ani nie też po to, aby niepotrzebnie ją dręczyć, ale dlatego, że walcząc z demonami osiągnie poziom cnoty, którego w przeciwnym razie by nie osiągnęła. Więc czasami pokusy same w sobie są łaską sygnałową. Jeśli otrzymujesz pokusę, to otrzymasz wtedy też łaskę, aby pozostać niezłomnym. Te łaski sygnałowe są ważne. Rozeznanie łask Bożych jest naprawdę ważne. Ale często ludzie, którzy nie prowadzą dobrego życia moralnego, co oznacza, że mają rozdygotane emocje, w wyniku czego wielokrotnie mówią, myślę, że Bóg mi to powiedział. Naprawdę niebezpiecznie jest być w takim położeniu, ponieważ często można przekonać samego siebie do czegoś, co pochodzi od nas samych, a zwłaszcza, gdy dobrze się z tym czujemy. A zazwyczaj, kiedy Bóg każe nam coś zrobić, to jest to dość nieprzyjemne. Rozumiecie? Nigdy tak naprawdę zbyt wiele o tym nie mówiłem publicznie, ale dam wam przykład. Relacja, jaką mam z naszą panią, jest bardzo interesująca, ponieważ częścią tego, co zawsze starałem się robić jako ksiądz, a coś, czego nauczył mnie mój tata, było zachęcanie mężczyzn, aby byli mężczyznami i powstrzymywanie tej zniewieściałości, którą widać u 99% mężczyzn. Po prostu przestań i zacznij być mężczyzną. Więc nasza pani, jej relacja ze mną jest taka, że ona ani trochę nie pobłaża mi, gdy jestem miękki. Powiedziała, nie powiedziała, przecież ze mną nie rozmawiała, ale obdarzyła mnie w pewnych momentach łaskami, które były tak brutalne. Więc kiedy jechałem do Tulsy, żeby założyć to stowarzyszenie księży, które obecnie prowadzimy, nonszalansko powiedziałem do naszej pani, wiesz, że mogłeś wybrać do tego kogoś lepszego. I mówiłem całkiem poważnie. A powodem, dla którego myślę, że to była łaska od naszej pani, jest fakt, że to było natychmiastowe. Bum, od razu wróciło. A zwykle, kiedy samemu coś rozważamy, to tak to nie działa. I to było złożone. Były w tym zawarte trzy rzeczy. A pierwszą z nich była, masz rację, mogłam. Na co ja, okej. A potem,
Innym razem dała mi inny rodzaj łaski, ale bardzo podobnie było w niej zawarte wiele różnych rzeczy i zapytałem ją, gdzie jesteś, ponieważ modliłem się o coś, a to po prostu się nie działo. I natychmiast otrzymałem tę łaskę, która w zasadzie była jej odpowiedzią dla mnie. Nie jesteś dla mnie tak wyjątkowy, jak myślisz, że jesteś. Po prostu spojrzałem na to i... tak. W porządku. I to było tak zabawne, bo zdałem sobie sprawę z tego, że jeśli mam zamiar mówić facetom, żeby byli facetami, to lepiej, żebym znosił swoje bicie jak facet. Nawet jeśli to jest od naszej pani. Ale w tym, co powiedziała, tak, masz rację, mogłam wybrać innego. Było zawarte to, że dzięki twoim niedoskonałościom, wadom i niemożnościom objawi się chwała mojego syna. Co było kluczowe. Ponieważ to, co mi mówiła, to... Nie jesteś duchowo taki, jak myślisz. I nie oczekuj, że będziesz w stanie samemu to osiągnąć. To jest coś, co ostatecznie musi być zrobione przez nią. A potem, gdy medytowałem nad tą łaską, zauważyłem coś bardzo subtelnego w tle. Nasza pani w bardzo matczyny sposób poprawiała mnie. Nie bądź wobec mnie zarozumiały. Powinieneś w relacji ze mną mieć odpowiedni szacunek do mnie. A powodem, dla którego o tym wspominam, jest to, że wielokrotnie łaski, które otrzymujemy, dopiero po osiągnięciu pewnego poziomu cnoty, pokory i zdobyciu wszystkich niezbędnych cnót, jak wiara, nadzieja i miłość, dopiero wtedy, kiedy przychodzi łaska, chociaż czasami może nam się wydawać, że tnie jak nóż, to wiemy, że ona pochodzi od Boga, że to jest ten skalpel chirurgiczny, który coś z nas wycina, a nie coś, co próbuje nas zranić. Podczas gdy my często myślimy, że Bóg jest takim typem osoby, która zawsze będzie chciała zapewnić nam komfort, a to nie jest prawdą. Jeśli pamiętacie, to w katechizmie z Baltimore pierwszym pytaniem jest, kim jest Bóg? I dlaczego Bóg cię stworzył? A odpowiedzią na to pytanie jest, by w tym życiu Go znać, kochać i Mu służyć. I być z Nim szczęśliwym w następnym. Zauważcie, że słowa szczęśliwym nie ma w tym życiu, co nie oznacza, że w tym życiu nie można osiągnąć pewnego poziomu szczęścia poprzez służbę Jemu. Ale po prostu oznacza to, co powiedziała nasza pani Bernadecie. Nie mogę obiecać, że uczynię cię szczęśliwą w tym życiu, a jedynie w następnym. I myślę, że największym błędem, jaki popełniamy, ponieważ większość ludzi nie jest w stanie rozeznać właściwie łask, jest to, że zakładamy, że kiedy otrzymasz łaskę, to poczujesz się dobrze. A tak nie jest. Niektóre z najgłębszych łask, jakie otrzymują ludzie, są te, które po prostu tną aż do głębin ich duszy. To jak ze wszystkim innym, jeśli chcesz usunąć wrzód, to nie da się go po prostu wymasować. Musisz go przebić. I w relacji do naszego życia duchowego sprawa ma się podobnie. Kiedy Teresa Zawila jechała na osiołku, a Chrystus ją z niego zrzucił, wstała i powiedziała, jeśli tak traktujesz swoich przyjaciół, to nic dziwnego, że masz ich tak niewielu. Ale to jest dla nas konieczne. Musimy zostać oczyszczeni. My potrzebujemy tego chirurgicznego skalpela, który czasami coś z nas wytnie i to będzie bolesne. Musimy być na to gotowi, ale kiedy dana osoba ma wystarczającą ilość cnót, to wie, że to jest skalpel chirurgiczny, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że to coś złego w końcu zostanie usunięte. A pomimo, że na początku to jest bolesne, to po usunięciu przestaje boleć i nie czujemy się już z tego powodu aż tak źle. Ale to jest kluczowa sprawa, że łaska jest jedną z tych rzeczy, które wymaga trochę pracy, aby właściwie ją rozeznać. I są pewne zasady. Święty Ignacy ma zbiór zasad i nawet mówi o pocieszeniach i spustoszeniach, a wszyscy autorzy uważają, że rozeznanie pomiędzy pocieszeniem a spustoszeniem jest tak naprawdę bardziej na początkowych etapach. A gdy osiągnie się już pewien poziom, to wszystko odpada i staje się dwiema podstawowymi rzeczami. Pierwszą z nich jest struktura życia duchowego, czyli czy obiektywnie mówiąc, faktycznie robię postępy w moim życiu duchowym. I jak wspomniałem, kiedy ludzie osiągną już czwarty poziom w modlitwie, to stają się ślepi duchowo i nie widzą samych siebie, a Bóg musi ich oślepić, bo jeśli by tego nie zrobił, to zaczną zwracać uwagę na dobro, które w nich robi, a to roznieciłoby w nich pychę. Więc robi to ze względu na ich pokorę, bo oni dosłownie nie mają pojęcia, na jakim etapie się znajdują.
A to również oznacza, że muszą bardziej na Nim polegać, co wiąże się z tą współpracą. Muszą przyjąć postawę współpracy. O to właśnie chodzi w modlitwie, do czego za chwilę wrócę. Ale to oznacza, że Bóg musi przez to przyciągać ludzi, przez ten proces, aby doprowadzić ich tam, gdzie powinni się znaleźć. Więc po pierwsze musimy zwrócić uwagę na to, czy to jest zgodne z obiektywną strukturą tego, jak życie duchowe działa. Wiecie, czasami ludzie myślą sobie, że udało im się wskoczyć na taki poziom, a wcale tego nie zrobili, ponieważ nie przeszli przez pośrednie etapy rozwijania właściwych cnót. A kolejnym elementem jest rozeznawanie innych rzeczy, takich jak te, o których mówi Jan od Krzyża, że kiedy Bóg daje nam łaskę, to pojawia się ta zachęta do osiągnięcia cnoty, do której ta łaska nas prowadzi, lub do poprawy naszego życia duchowego. A jeśli to jest od szatana, to może otrzymasz te początkowe pocieszenie, bo demony mogą to robić, potrafią wywoływać pociechę niższych władz, ale potem pojawia się ta susza i wypalenie, która jest tego skutkiem. Więc w pewnym sensie tak może być, co nie oznacza, że dana osoba będzie otrzymywała wszelkiego rodzaju duchowych pocieszeń, ale po prostu pojawi się to pragnienie bycia świętym. To pragnienie zjednoczenia z Bogiem, by Go zobaczyć. Bycia ze świętymi w niebie. Więc są łaski obiektywne, które widać na zewnątrz. I są też te wewnętrzne, subiektywne łaski, które Bóg nam daje po to, aby nas zachęcać do pewnych działań. To również oznacza, że będzie to zgodne z naszą sytuacją życiową, o czym będę mówił w następnej konferencji. Ale tak pokrótce, bo czasami przychodzą do mnie ludzie. Tak jak przyszła kiedyś do mnie pewna kobieta i powiedziała, myślę, że mam powołanie do bycia zakonnicą i była jakoś po 40. Myślę, że mam to powołanie, bo chcę prowadzić kontemplacyjne życie. A ja, czy ty przypadkiem nie jesteś zamężny i masz 7 dzieci? Tak, ale myślę, że do tego właśnie wzywa mnie Bóg, a ja, nie. On cię wzywa, abyś wróciła do swojego domu i zaczęła pracować nad swoim życiem modlitewnym. Tylko dlatego, że masz ochotę się modlić, nie oznacza, że powinnaś zostać zakonnicą. Aczkolwiek zakonnice powinny mieć to pragnienie modlitwy. Okej, więc to powinno być zgodne z twoją sytuacją życiową. A dlaczego to jest ważne? To jest ważne, ponieważ kryteria do postępu w życiu duchowym, pokonywanie przeszkód w modlitwie, pokonywanie tego wszystkiego, cała ta struktura i mechanika życia duchowego jest strukturą obiektywną. Nie chodzi o to, co czujemy, nie chodzi o to, co myślimy, a raczej pokazuje nam, na jakim etapie w tym procesie jesteśmy. I zwykle, gdy osoba zaczyna być coraz bardziej przenikliwa w swoim życiu duchowym, ze względu na swój rozwój w cnotach, to jak już wspomniałem, staje się dla samego siebie ślepa w stosunku do tego, na jakim poziomie się znajduje. Ale jeśli chodzi o to, co musi być zrobione, aby kontynuować te postępy, i bardzo często też, to, jak wygląda życie świętego, staje się dla nich jasne. Okej, więc to jest coś naprawdę ważnego. A to, co w zasadzie chcę powiedzieć, to, że jedną z rzeczy, które możesz zrobić, aby stać się świętym, to musisz bardziej studiować życie duchowe. Ale musisz także robić te inne rzeczy. Musisz także zacząć rozwijać swoje cnoty, co da ci te wyczulenie na Boże łaski, ale też będzie tym, co pozwoli ci być temu wiernym, a bez tego po prostu utkniesz w martwym punkcie i nigdy nie osiągniesz perfekcji. Okej, zrobimy kolejną 15-minutową przerwę.